Trzeci Europejski Kongres Samorządowy, jednym z gości, ale nie tylko gości, prawda, bo także prowadzących jest były premier Jan Krzysztof Bielecki. Panie premierze, czy takie wydarzenia jak to dzisiaj, gdzie 2000 osób spotyka się pod jednym dachem, są to głównie samorządowcy, ale też specjaliści przeróżnych branż, czemuś służy? No przede wszystkim mamy już 27 czy 8 prawie lat gospodarki rynkowej, której absolutnie naczelną zasadą jest to, że jak nie ma popytu, to nie ma podaży. I w związku z tym, jakby nie było tak wielkiej ilości osób chętnych uczestniczenia w tym kongresie, to by nie było po prostu kongresu. Mamy szereg wydarzeń w Polsce, gdzie jest kłopot ze znalezieniem uczestników. Ta ilość jest imponująca. Słyszałem, że również jest 100 dziennikarzy akredytowanych przy kongresie, więc to pokazuje, że to jest tematyka, o której ludzie chcą dyskutować. Ale myślę, że tutaj na tym kongresie, ze względu również na zbliżające się wybory, mamy trochę do czynienia z takim konkursem piękności, na którym różne ugrupowania, różni kandydaci prawdopodobnie też chcieliby pokazać, że są bardzo dobrze przygotowani, że są atrakcyjni dla środowiska samorządowego. No i jeśli do tego jeszcze dodamy szukanie takich tematów, o których się rzeczywiście mówi wśród samorządowców, no to mamy odpowiedź, skąd się wzięła tak liczna i tak duża grupa uczestników. Ten konkurs nie bez racji jest europejski, prawda? Bo tutaj poza Polakami się rzeczy, poza samorządowcami z zachodniej Europy jest też sporo samorządowców z krajów albo świeżo przyjętych do Unii, no tak jak Chorwacja, albo takich, które aspirują, na przykład jak Albania. Oni tutaj przyjechali też trochę po kontakty, po wzory. Mogą się już od nas uczyć? Na pewno mają jedno zagwarantowane. Mogą się uczyć o naszych błędach. My możemy się dzielić naszymi doświadczeniami i to jest najwspanialsza i najlepsza taka korzyść dla każdego. Każdy będzie, kto dokonuje zmiany, może to robić na własny sposób, ale nie ma niczego lepszego jak nauczenie się, że właśnie tutaj Franek czy Ziutek popełnił takie i takie błędy w takiej oczywistej sprawie, więc żeby nie robić tego po raz kolejny, dobrze jest o tym posłuchać. Dlatego ludzie na tego typu wydarzeniach tak samo, myślę, patrzą na program konferencji, jak na tak zwane kuluary, gdzie można się po prostu spotkać, wymienić doświadczeniami, posłuchać ciekawych plotek na temat tego, co się dzieje w środowisku, że to takie spotkania tego typu również mają w tym właśnie swoją dodatkową wartość. Ostatnie pytanie. Rozmawiał Pan dzisiaj, jedną z osób, z którymi Pan rozmawiał, był prezydent Nowego Sącza, Ryszard Nowak. Mówił Pan o Nowym Sączu jako mieście milionerów. Ten stereotyp jest prawdą, czy ta prawda stała się już stereotypem? No w zasadzie ja przede wszystkim mówiłem o Nowym Sączu jako miejscu, z którego wyszło bardzo wielu polskich przedsiębiorców i to bardzo znanych. I to jest takie niesłychane w Nowym Sączu, że to jest taka, można powiedzieć, prawie kolebka polskiej przedsiębiorczości tej po 89 roku. I nie wiem skąd się to bierze, ale rzeczywiście w moim życiu zawodowym, w moim życiu jako przewodniczący konkursu na przedsiębiorcę roku przez 15 lat, no ciągle spotykam kogoś z Nowego Sącza. I jak nie będzie człowiek od okien, to się pojawi od lodów. Jak nie będzie od lodów, to będzie od kurczaków. Jak nie będzie z sektora agrobiznesu, to pojawi się ktoś, kto umie wytwarzać jedne z najlepszych bram na świecie. No i tak widać, że ciągle ktoś coś nowego w tym Nowym Sączu proponuje, a jeżeli z tego jeszcze na koniec wychodzą milionerzy, no to tylko lepiej dla miasta.